Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Sure. A, jasne. Dobra, przejdźmy się do tej karczmy. Ta, może po wyspaniu się wyśpimy, to się rzeczy ukształtują. O. Alot, widzisz cztery osoby stojące w pobliżu drzwi gospody. Podniesione głosy i gestykulacje sugerują narastającą sprzeczkę. Pierwsza postać podnosi ręce, próbując uspokoić pozostałe. Jej twarz częściowo przesłania kaptur, ale wzrost i postawa wskazują, że jest elfem. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Okay. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Zobaczymy, co się wydarzy. Masz niezły tupet, żeby tak z nas drwić w naszej wiosce. Nie lubimy takiego traktowania ze strony cudzoziemców, zwłaszcza z Aedyru. Go on, say it again. I'm itching for an excuse. Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Fajny język ma gość. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. That's where you're wrong. Ale uspokójcie się wszyscy, to jakiś absurd. Nikt z Aeduru nie będzie nam rozkazywać. Okej. Okay. Teraz się rzucili na mnie. Okej, sticks and stones may break your bones. Chyba nie działa w tej wiosce. Okej. Okay. Zabiłem go jednym ciosem. Oko. Może i drugiego też tak samo zabijemy. Ja, poczuj mój płonący gniew. Dobra, i ta pani. Była mądra, to by w tym momencie się wycofała. Zobaczyła, jak mężczyzna zabijał jednym ciosem. Jej kolego zdecydowanie powinna zmienić położenie. Kiedy ostatni z zapasników pada, elf zwraca się w twoją stronę. Wyraz napięcia niemal zniknął z jego oblicza. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. Masz na myśli zarżnięcia ich? Nie ma za co. Well, that is one way of putting it. Poprawia kaptur, a ty zauważysz pozostałości zdobionych haftów na jego rękawiczkach. Jego buty, chociaż ubrudzone kurzem z wielomiesięcznej podróży, są solidnej i dobrej jakości. I suppose introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvisor, at your service. Opowiedz mi o sobie. I'm a wizard by training, and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire. Both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. Okay. And how exactly did you come to be here? Podróżowałem z karawaną, ale rozdzieliliśmy się jakoś koło jakichś ruin. In Gwythyn ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing, and the rest would kill you outright. I'm curious, what exactly did you find there? Biwak. And you survived? I've heard such a thing was impossible. But it seems you either have a knack for timing or the favor of the gods. Co robisz w Złoconej Dolinie? An excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. No, zdecydowanie podobno. Przydarzyło mi się ostatnio parę dziwnych rzeczy. Szukam specjalisty od dusz. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Ciekawy sposób na nagradzanie specjalistów. Zdaje się, że takich specjalistów trzeba szukać gdzie indziej. Czym naraziłeś się tej trójce? I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Powiedziałeś jednemu z nich, żeby zerżnął swoją siostrę.
A, to! Próbowałem im wyjaśnić, że źle usłyszeli. Po paru kwartach to nie trudno, a i różnica akcentu nie pomaga. Ja też to słyszałem. Przez chwilę wygląda, jakby zamierzał powiedzieć coś innego. Na moment robi zuchwałą minę, zanim zdąży coś powiedzieć. Uśmiecha się lekko i zagryza wargę tak mocno, że spodziewasz się użyć krew. W końcu jego twarz łagodnieje. Potrząsa głową. A następny raz będę mówił wyraźniej. Proszę o wybaczenie. Nie wyglądasz na osadnika. Begging your pardon, but neither do you. Yet circumstances can find a person in the strangest of places. Okej, dobra, no to spoko, no to sobie pójdę już. How should I, given recent events? It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to travel in numbers. Okej, dobra, chodźmy więc. Excellent. I shall follow you. Właśnie akurat szukamy członków do naszej nowej drużyny. Ostatnia troszkę kiepsko skończyła. Oczywiście nie z mojej winy, ale wiesz, mimo wszystko. Yeah? Szukam nowych ludzi w każdym razie. Skoro nie potrzebuję żadnej wypłaty czy coś takiego, no to... Witamy na pokładzie, w każdym razie. Dobra, jesteśmy w karczmie. Wiśniaków. Ta, dziwna sukienka. Bardzo kolorowa. O, dobra, co my tutaj mamy? Jakiś służący. Więcej wieśniaków. O, jakiś opój. Może będziemy mogli się z nim pobić. A ktoś ty za jeden? Kolejny głupiec przybywa na zaproszenie Redricka. Nasz wspaniały lord kazał wygnać moją siostrę po wsi. Ze wsi po tym, jak urodził się jej pustak. Była mi jedyną rodziną, nie wiem gdzie jest teraz. Do licha, muszę się jeszcze napić. O, stół, który możemy obrabować. Jakaś książka. Ta, jakiś lore. Nie chce mi się czytać. Ale wezmę. Ci panowie się nie obrażają. A, przy okazji. Postacie oznaczone na żółto. Znajdujemy ich troszkę w grze. I to są dosyć specjalne postacie. Mianowicie, nie można z nimi rozmawiać. Można tylko sięgnąć ku ich duszy. I pojawia się pewna ich historia. Te historie są napisane przez ludzi, którzy wspierali grę na Kickstarterze. Więc każdy z nich napisał taką właśnie historię. I tak, i teraz można sobie je poczytać. Ktoś chce, może sobie spauzować i przeczytać. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego czytał. Jest ich całkiem sporo, czy pewnie od jakiegoś progu była taka opcja. A co my tutaj mamy? Pięciadników. Napij się, przyjacielu, w mieścinie nie ma nic innego do roboty. Powiada kobieta Stein. Ej, mówiliśmy, że nie wspominamy o Tain. Więcej tych ludzi. Sorry, ale nie będę ich pokazywał, bo nie ma to sensu. Bo to są historie kompletnie wyrwane z fabuły. Okej, jakieś historie Jeleniobrzegu, wczesna historia kolonii. Okej. To pewnie byłoby ciekawe do przeczytania. Wezmę na później. A co tutaj mamy? Jakiegoś gospody. Nie obrażysz się, jak cię obrabuję? Chyba nie będę go obrabować, dobra. Proszę, dajcie spokój, szukam już tą dziurą i jej mieszkańcami. Ta. Również nie mam o niej najlepszego zdania, ale co tam. Zamówmy sobie w końcu pokój, jak już obrobiliśmy wszystko, co się dało. Nie wszystko. Tak, jeszcze nie zabraliśmy im kufla i zboża. Okej. Witam panią. Proszę siadać gdzie wygodnie, może na pitku albo izbę. Mamy w chwili dwie wolne izby. Obawiam się, że nie możemy dziś zaproponować przyzwoitego posiłku. Chyba ktoś, że lubi zimną osiankę.
Macie tylko owsiankę? Alot patrzy na ciebie i szybko kręci głową. Nic nie z wyboru, zapewniam. Kiedyś serwowaliśmy najlepsze posiłki w Jeleniobożu. Po prostu ostatnio zupełnie nie mamy szczęścia. Zbiory były bardzo marne i zapasy nam się kończą. Wysłałam tan Frita na północ po zapasy. Jest naszym kucharzem. Prawdziwym artystą, jeśli chodzi o porządną pieczeń. Miał wrócić parę dni temu, ale ani śladu. Dopiero po... Co przyjąłem gospodę po poprzednim właścicielu. Nie wiem, co zrobię, jeżeli nie wróci. Okej, mogę go sprowadzić dla ciebie. Znaleźć. Naprawdę? Byłabym bardzo wdzięczna. Podróżował przez leśny jar. Pewnie nic ważnego. Pęknięcie koła albo coś, ale trochę się martwię. Jeżeli doprowadzi go bezpiecznie do domu, zapewniam, wszyscy tutaj będą was wychwalać. Nikomu nie smakuje. Nie smakuje moja owsianka. Dobra. Możecie coś na sprzedaż? Dla mnie nic, dziękuję. Oczywiście, brakuje nam ostatnio nieco towarów, ale wkrótce powinna być dostawa. Okej. No nie mają nic fajnego na sprzedaż. Ale może my możemy im coś sprzedać. Na przykład kolekcję siekier. I średnich tarcz, i małych tarcz. I parę sztyletów, maczuk. Pozostawiam sobie pewnej sztuki broni. Na wszelki wypadek, chociaż siekier nie potrzebuję. Dobra, 40 sztuk miedzi. Okej, to też możemy posprzedawać. To jest skórzany kaftan. To jest całkiem spoko zbroja. Nie, pancerz skórzany jest lepszy. No to zostawimy sobie jedną sztukę tego. Zbroję łuskową też sobie zostawimy na wszelki wypadek. A odzienie nam niepotrzebne. Oj, całkiem niezła sumka. Na to zrobiliśmy. Więc... Dobra, co jeszcze mamy tutaj w karczmie? Mamy pokoje. Standardowy pokój jest za darmo. Za sporą opłatą możemy lepsze wynająć. Takie fajne bonusy. Plus 2 to stanowczości. Fajny bonus. Ale nie stać nas na razie na to. Na to możemy rekrutować poszukiwaczy przygód. Co to daje? Płacąc pełnią ilość gotówki, możemy sobie stworzyć dodatkową postać kompletnie od zera. To tak jak tworzyliśmy postać główną. Niedługo z tego skorzystam, tylko jak awansujemy troszkę na wyższy poziom, wtedy odblokowuje nam się poszukiwać przygód drugiego poziomu. Pierwszego poziomu nie będę kupował. Tak, pewnie chyba nam mało brakuje do awansu, tak. Awansujemy na trzeci poziom, wtedy kupimy sobie poszukiwacza przygód pierwszego poziomu i będzie spoko. Dobra. Dobra. How do you do? Wynajmijmy w końcu tą izbę. Coś tu jeszcze? Tak, wszystkie rzeczy, które my mamy. O, właśnie, reset postaci. Też w patchu tym ostatnim zostało dodane. Był patch związany z wyjściem dodatku Mroźna Marchia. Dodatku jeszcze nie kupiłem, ale zamierzam. Zawiera on jakiś tam content endgame'owy, więc póki co jeszcze go nie potrzebujemy. A poza tym wszystkie usprawnienia gry zostały również dodane dla wersji podstawowej, między innymi właśnie to reset postaci. Na razie tego nie potrzebujemy. Ponadto zarządzanie drużyną. Tutaj możemy wywalać ludzi z drużyny. I chyba możemy gdzieś też wysyłać ich na jakieś misje. Ale to na razie jeszcze nie tutaj. Dopiero później. Dobra. O, to jeszcze coś jest od pupili, ale jest na razie zeszalone. Dobra. Najmijmy ten pokój w końcu. To coś. Twój sen jest niespokojny, pełen majaków, syków, szeptów i duszących odbaw. Otwierasz oczy, spodziewając się przebudzenia i znajdujesz się przed drzewem wisielców w złoconej dolinie. Dźwięk skrzypiących sznurów narasta w twojej głowie, aż w końcu staje się ogłuszający. Jednej z gałęzi zwisa stara, krasnoludzka kobieta, której twarz skurczyła się do środka jak spleśniały owoc. Jej głowa zwisa bezwładnie przechylona w jedną stronę. Kiedy na nią patrzysz, zdaje się, że krasnoludka zaczyna się zbliżać. Robi się większa i większa, aż w końcu znajduje się ledwie parę cali od twojej twarzy. Nagle podnosi głowę i otwiera oczy. Są one puste, a widoczna w nich rozległa nicość sprawia, że żołądek podchodzi ci do gardła. Jej usta zwolna otwierają się i z cuchnącym
Kuchnięcie wypowiadają jedno słowo. Widzący. Zrywasz się ze snu, nadal czując w nozdrzach smród oddechu krasnoludzkiej kobiety. Twarz masz zalaną potem, który spływa ci w obfitych kroplach. Twoja skóra jest wilgotna od stóp do głów. Pamiętasz kobietę. Pamiętasz, że widziałeś jej ugniącą twarz, kiedy rozmawiałeś z sędzią. Nazwał ją animantką. Chociaż przepełnia cię powodującym dla dłości lękiem, czujesz dziwną potrzebę zobaczenia jej ponownie. Choćby po to, żeby się upewnić, że rzeczywiście jest martwa. Okej. Okay. Hey there. No to... zobaczmy się z tą krasnoludką. Chyba jest już noc. Na zewnątrz. Żarliwe aule paladynów niestety wspomagały pobliskich sprzymierzeńców, zaś ich wezwania rzucają potężny efekt na pojedynczego sojusznika. Okej, okay. Jeszcze żadnych wezwań nie mamy. A to pewnie w późniejszej części gry. Idealna pogoda, żeby pójść do drzewa wisielców. Tutaj ona jest. O, właśnie. Coś tu się dzieje. Kaldra de Brazzi. Przesadziste, spuchnięte zwłoki starszej krasnoludzkiej kobiety zwisają z cienkiej poskręcanej gałęzi, wygiętej pod ciężarem stryczka. Opuchnięta i zsiniała skóra szyi jest miejscami przetarta, niczym materiał przeżarty przez mole. Opuchlizna wchodzi poza podtrzymujący ciało sznur, a pozbawiona życia głowa kołysze się sztywno od podmuchu wiatru. Zauważasz wokół niej nikłe lśnienie, które wprowadza, wprawdzie nie rozświetla otoczenia, ale emanuje łagodnym ciepłem. Masz wrażenie, że możesz go dosięgnąć i dotknąć, nie rękoma, ale jakąś częścią siebie, która pozostaje poza wymiarem tego świata. Dosięgnij duszą kobiety. Bierzesz głęboki wdech, oczyszczając umysł, skupiając się na zadaniu. Wydychając powietrze, czujesz, jak twoja świadomość przemierza się ku wiszącej kobiecie, a ty nagle postrzegasz przestrzeń pomiędzy wami w nowy, nieznany ci sposób. Kiedy docierasz wystarczająco blisko, by sięgnąć jej duszy, przez twój umysł przechodzi nagły, strząsająca, dźwignąca elektryczna fala obrazów, słów, dźwięków. Bezwładnie zamykasz oczy i próbujesz i czujesz, jak wciąga cię głębszy stan świadomości gdzieś w przestrzeni zajmującej się tylko przez ciebie i wiszącą kobietę. Kiedy znowu otwierasz oczy, kobieta patrzy na ciebie oczami spowitymi mlecznym mgłą. Jej ciało zwisa z drzewa wrastającego z gmistej pustki. Kołysze się w podmuchach wiatru, których nie czujesz. Kobieta uśmiecha się do ciebie i pozdrawia cię wolnym skinieniem głowy, powodując trzeszczenie sznura. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? It is both, I think. Yes? Jakim cudem możesz ze mną rozmawiać? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. Mam jakieś zwidy? No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. Do not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Wherever here may be. Chyba zrozumieć coś, co ci... Muszę zrozumieć coś, co się ze mną stało. Przytakuje na jej twarzy, maluje się współczucie, jakby pocieszała dziecko. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. Mm-hmm. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Czym jest widzący? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are, visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on. Some say through Odra stones, which are the blood veins of the world.
They leave the world for a time and are reborn into it. Sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls, there is a time where they do not live, yet have not passed on. And those souls roam the world, same as you or I, either living or lost. But no one sees them because they have forgotten how. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past when their bodies were other bodies, see memories even their honor can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder! Co to znaczy, jeżeli wszystko idzie dobrze? Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. Uśmiecha się do ciebie pocieszająco, wprawiając w ruch kępkę długich włosów na jednym z policzków. You should see old Meyerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Chyba udało mi się przeżyć Białak. Wiesz może dlaczego? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul, but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Called, I mean. Called them. Those days are all behind me, no? Wygląda na to, że tak. Mówiłaś, że dusze czasem rozpadają się. Oh, yes. Entropy. Rima Gan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again, but less than what we lost. We try to stop it with the animantic sciences, but with little success. A very small few resist Rimargan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Tak. Może dlatego właśnie dzieci się rodzą bez dusz. Jest jakiś... tak. Brak dusz w terenie. I dlatego nie ma ich. Dobra, chciałbym dowiedzieć się czegoś o tobie. Kim jesteś? Me? I'll bore you to tears, though. Kim jesteś? And here I thought you'd come to visit me in particular. Kaldara de Baranzi, of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Not the greatest of their number, but I came here all the same because this was where help was needed. Co ci się stało? Wybucha śmiechem, chrapliwy, zduszony rechot wydobywa się z pomiędzy rzędów pożółkniałych zębów, a jej ciało poskakuje w rytm śmiechu. Widząc twoją minę, opanowuje się. Oh, come now! Such a question! As though the answer were plain as a rope tied for strangling! Allow an old dwarf her last bit of cheer! Tak, ma bardzo czarny humor. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance, a humble pittance. I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her valence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Obvious. Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers.
For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord. She is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as lords do. And this is where I've ended up. Ta dosyć osobliwie pokazuje swoją niecierpliwość. Czym jest animanta? A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. Okay. But the best of us? The best? Inspirations. Miracle workers. My parents were soul twins. Miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other. Turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. Całkiem ciekawi ci badacze. Dużo potrafią, wygląda na to. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I loved the Valian Republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear. Dobra, to chyba tyle, co mamy do niej do powiedzenia. Of course, dear. Okej, to... Dzięki i no hej, tam trzymaj się czy coś. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Kaldaria zamyka oczy i głowa opada nad pętlą. Otoczenie sączy się z powrotem w twoje pole widzenia, jakby tylko na to czekało w jakimś nieznanym miejscu. Okej, dostaliśmy tygiel duszy. Jest zdolność. Raz przed odpoczynkiem możemy użyć. I wysysa ona... Noszą esencję życiową przeciwników, zyskując jednocześnie wytrzymałość. Okej. Okay. Czyli tak z grubsza wysysamy punkty życia. Okej. Okay. Pewno się przyda. Okej, okay, w następnym odcinku pokręcimy się trochę po wiosce, spytamy się, co z naszą chałupą i pewnie wyrekrutujemy sobie nowego członka drużyny w karczmie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.